Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Już wiele słów dzisiaj wobec nas wszystkich zostało wypowiedzianych. Dlatego też przedstawiając powyższy projekt uchwały, zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie tej uchwały przez Wysoką Radę. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że projekt uchwały tylko w lokalizacji placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z paragrafem 4 ustęp 10 uchwały o zasadach obowiązującej uchwały w sprawie znoszenia pomników na terenie miasta lub parków może być uchwałą zgodną z prawem. I każda inna lokalizacja w dniu dzisiejszym wpisana do projektu uchwały i przegłosowana pozytywnie jest uchwałą z mocy prawa nieważną, bo wszyscy nie mamy zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na inną działkę. Zgodę konserwatora zabytków mamy tylko na działkę 194/4, czyli plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. A paragraf 4 ustęp 10, chcę zacytować Wysokiej Radzie, mówi tak: w przypadku propozycji wzniesienia pomnika na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej, burmistrz winien uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków w części dotyczącej zarówno usytuowania pomnika, jak i jego wyglądu. I taką zgodę mamy tylko w dniu dzisiejszym na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeszcze raz proszę Wysoką Radę, aby podjąć uchwałę zgodnie z projektem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.